Rozpoczęliśmy właśnie sezon na wrocławskich lodowiskach przy ulicy Wejherowskiej, przy ulicy Spiskiej. Dwa lodowiska oddajemy właśnie, jak tutaj widzimy, szkołom, które będą przychodziły do nas od godziny 8 do godziny 15 codziennie w ramach projektu miejskiego, projektu Spartan dla szkół na lodowiskach. Jest to projekt, który funkcjonuje od paru dobrych lat przy współpracy z Urzędem Miejskim. Dzieci z wrocławskich szkół mają darmowe wejście, darmowe wypożyczenie sprzętu i opiekę instruktorów, co jest najważniejsze, którzy poprzez prowadzenie swoich zajęć tutaj właśnie z dziećmi zwiększają tą frekwencję dzieci na lekcjach WF-u. We wrocławskiej edukacji priorytetem na ten rok jest sport, jest aktywność, szczególnie dzieci i młodzieży, która bardzo długo siedziała zdalnie. Lekcje dobrze by było, żeby czasem też odbywały się nie w szkole, zwłaszcza jeżeli chodzi o sport. Możemy się fajnie pobawić i łyżwy są fajne, żeby może jak ktoś nie umie, to może się nauczyć czegoś nowego. Można rozwinąć fajną prędkość, jest też taka adrenalina, że w każdym momencie można się poślizgnąć i jest fajny, śliski. Jak przychodzi szkoła z dziećmi, to prawie w 100% dzieci wchodzą na tafę, tak? Nie ma takich, które chciałyby mieć zwolnienie albo chciały uciec od WF-u, także to też nas cieszy, że dajemy taką usługę, która jest dla dzieci korzystna. Mamy kaski, mamy elementy takie do zabawy dla dzieci, typu jakieś pingwinki, jakieś tego typu rzeczy, żeby im jakby ułatwić pierwsze kroki. Super pomysł, wydaje mi się, że to jest fajne uzupełnienie czasu. Nie zawsze trzeba grać w piłkę na WF-ie. Dobry pomysł, naprawdę. Od godziny 16 na lodowiska zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby pojeździć na łyżwach. Od godziny 16 do godziny 22 mamy otwarte lodowiska. Oprócz tego weekendy mamy od godziny 8 do godziny 22 otwarte lodowiska dla publiczności. Także dużo miejsca, dużo fajnego czasu. Nowe łyżwy, nowe kaski, wszystkie rzeczy w wypożyczalni czekają po to, aby przyjść i poślizgać się.